Dziękuję bardzo, pani marszałek. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam pytanie do pana ministra. Panie ministrze, otóż skoro w roku 2008 z planowanych na budowę zbiornika Świnna Poręba 235 milionów złotych wydał pan zaledwie 20%, czyli kwotę 48 milionów. Skoro w roku 2009 z planowanych 242 milionów wydał pan zaledwie 69,5 miliona, czyli niecałe 29% tej kwoty. Skoro w momencie, kiedy ustawa z dnia z 2004 roku ustalająca harmonogram dla budowy zbiornika Świnna Poręba, wygasająca z końcem grudnia 2005 roku i wymagająca pilnej nowelizacji, skoro zatem, pomimo zanoszonych do pana suplik, interpelacji, wniosków i zapytań o konieczności pilnej nowelizacji, złożył ją pan do Sejmu 3 tygodnie po upływie terminu wygaśnięcia ustawy, skoro 1 kwietnia, czyli 3 miesiące po upływie mocy obowiązywania tej ustawy, Sejm uchwalił, a w połowie sezonu inwestycyjnego, czyli praktycznie 24 maja, projekt został finansowany. Moje pytanie do pana brzmi następująco. Skoro tyle zaniechań i zaniedbań w trakcie realizacji tej inwestycji ważnej dla południowej i zachodniej Małopolski pan popełnił, to ponieważ przez te przeciągające się prace ustawa będzie już ostatnie zdanie, pani marszałek. Skoro ustawa będzie wymagała kolejnej nowelizacji, bo na 2014 rok, czyli poza okres obowiązywania znowelizowanej ustawy inwestycje się rozciągną, to czy tym razem pan złoży stosowny wniosek o nowelizację we właściwym terminie? Dziękuję bardzo, pani poseł.